koncert był, świat był. Ty tyle musimy zobaczyć z bliźniacy, tylko rozregowani. Tu się cieli zasiedzą jak na szpilkach, nerwys. Także trzeba ale co do tego zbliźnic. Słuchajka, konkursy będą żyli trzy osobowi i je przedstawia tak krótkie żyli i zaczyna tak w tym ofaczniejszym odzywie. Mam nadzieję, że Roma sobie nie obrazi. Rządzę ostatni. Słuchajka, przedniczką żyli Bela Anna Dunst. Mieszka w Remi, ale pochodzi ze Zbrus, jak to są życie. Leżących na pylniowych kasiekach. W 2009 roku robi jako przyjdy redaktor i dyrektor wydawnictwa Kasiewsko-Pomerskie we Zrzesieniu. W swojej robocie zajmę się przede wszystkim wydawaniem kasiewskiej prozy i poezji. W odpowiedzi za wydawnictwa książki popularno-naukowych, które przeciwniają się do rozprzestrzeniania wiedzy o Kasiewach i Pomerzy. Za swoje robota została nagrodzona medalem Lecha Wątpliwościowe, które w 15 lat przyznawany je lecą instytucjom i organizacjom krzewiącym kasiewsko-pomorską kulturę, kasiewski język, a też zacejani dla społecznego cenią Pomorza i Kasia. Miała na jej okazję bez żyli konkursu Jana Trepczyka na piosenkę w Lycycji podczas ćwierci edycji. Dragę Białka, która jest nadal w komisji, to jest Mirela Fiedorowicz. Na co dzień dyrektor niepubliczny o przedszkoliwe pluszak w Nowym Dworze Wejrowsi. Psycholog, zakochany w kasiewskiej literaturze, pisarka do piwcini wiele literackich konkursów i do rąk artystycznej mewse tekstę w języku kasiewskim, ale i płeszczym. Pisze przede wszystkim dla dzieci, płeszczy stwierdzi trzeci plac podczas trzeciej edycji konkursu na piosenkę dla dzieci po kasiewskim miona Jana Trepczyka. Podobne przyjdniczka Bela i jury podczas ćwierci edycji konkursu. Ja przemęką wedzę prawa i administrację na Gdańskim Uniwersytecie. W Uniwersytecie weźli szkole z polecnowi psychologii w Sopotach, a tyś państwowi muzycznej szkole Jana Fryderyka Chopina w Wejrowie. Wiele lat śpiewa w miesięcznym kurze kantores Wejherowianeses i innych zespołach muzycznych. Aktywistko zaangażowane w rozwój lokalny społeczny, prywatna memka, 7-letni Rudzie i 10-letna Ofryńska. Musiał zmienić kartę na memka. Roman Grześcion pochodzący ze Starzna. Znany dziś jak to Róg Grześciunk, Belek, Belok, Skłegola, Mega czy Janów Janek. Prawie 30 lat robi w kasiewskim muzealnictwie. Są młodsze że mógłby i bez eksponata. Jak to pisarz zadebiutował w 1999 roku w miesięczniku Pomerania, wieszka ma historię jojo, e krótci wieszku miloce. Gruba mnie jednym z ojców zędzenia młodych utwórców kasiewskich zyb. Stowery zrzeszający młodych twórców kasiewskich, wternułe żąda zejanio, są literacci rocznici zyb. W 2001 roku współzałożył kabaret FIF. W 2004 roku wydał pierwszy tomik poezję podtitla Cile Słów Łednie do Cy, napisany w całości po polacku. Grześcion jak na liryk jest postacą wszechstronną. Pisze utwory z tomowuni, między innymi Jerez Sień, Ciechrywka. A w innym placu, jak na przemyk w komiku Alazie Alano, widzę je do perfekcji opanowany sarkazm i ironią. Ze Grześcion komentuje technizację epowierzchowną z mizeleckich relacji. Wiele tekstów Runka jest kierowany do dzieci, ale przede wszystkim książka Mariówka i przygłede, cały krąg przygód w Mariówce i poznawione postacie z kasiewskiej mitologii, na co dzień Romek robi w Muzeum Ludzkiej Ziemi, w wolnym czasu zajmę się fotografią i historią rodzinności Staszka. I jeden zapraszam do syn, własną Annę Dunst, własną Mirelę Fiedorowicz i własny Romek Andrzejczyna, żeby rzekle tym, co wygrane, żeby coś tu się dowiedzieli. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Przypadł mi dzisiaj w udziale
możliwość odczytania protokołu z posiedzenia jury 5. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Jana Drewczyka na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim. Nałożone przez Muzeum Wieśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Ogólnopolski Konkurs Literacki na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim w 2024 roku wpłynęło 6 prac. Jury w składzie personalnym, tak jak tutaj zostało przedstawione, przyjęło w ocenie przedstawionych utworów następujące kryteria. Wartości artystyczne, przekaz utworu, trafność doboru tekstu do wieku dziecięcego odbiorcy, poziom kaszubszczyzny, wartość literacką tekstu, kompozycję tekstu pod kątem możliwej aranżacji dla potrzeb kompozytorskich, wkład pracy autora i jego znajomość kultury kaszubskiej oraz zgodność tekstu z tematyką konkursu. Teraz widzę, że myśmy tak sobie dużo tutaj przyjęli. Zapoznaliśmy się z 6 wierszami opatrzonymi godłami i po długiej dyskusji i głosowaniu zadecydowaliśmy podczas zebrania w dniu 11 września 2024 roku następujące. Przyznać wyróżnienie za wysokie walory edukacyjne oraz bardzo dobrą znajomość języka kaszubskiego dla Agaty Grenwald, autorki wiersza Farbny Świat, opatrzonego godłem Majowy Ptak. Trzecia nagroda przyznana za ciekawy pomysł, oryginalne metafory oraz liczne odwołania do kaszubskich postaci fantastycznych z literatury ludowej i pięknej, składających się na dziedzictwo naszej kultury, dla Mateusza Klebby, autora wiersza Spikłe Wilnka, opatrzonego godłem Krunk. Druga nagroda przyznana za tekst odpowiadający na potrzeby dziecka XXI wieku, za intrygujący i nieoczywisty temat zagrożeń społecznych, które dotykają współczesne dzieci i młodzież, innowacyjną formułę utworu oraz wysoki poziom kaszubszczyzny. Dla Justyny Pramszkę, autorki wiersza Medletwałe Lajk, opatrzonego godłem Jantar. Pierwsza nagroda przyznana za radosne, dziecięce przesłanie tekstu utworu, wysokie kompetencje językowe autorki i autora, umiejętność przekazywania pozytywnych emocji i malowania poetyckich obrazów słowem, uniwersalną tematykę, wysokie walory edukacyjne, możliwość wykorzystania utworu w rozwoju psychoruchowym dziecka, angażującego wszystkie zmysły. Jury doceniło również możliwość wykorzystania utworu na różnych etapach edukacyjnych, jak również rytm, rymy i kompozycję utworu. Pierwsze miejsce dla Dariusza Majkowskiego, autora wiersza Na błyska, opatrzonego godłem Płyc Krupleta. Jury dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu literackiego imienia Jana Drewczyka za poświęcony trud i krzewienie kultury kaszubskiej. Wyrażamy nadzieję, że każdy ze zgłoszonych utworów zaistnieje w przyszłości jako utwór muzyczny. Składamy również wyrazy szacunku Wejherowskiemu Muzeum za inicjatywę konkursową i wszystkim osobom oraz instytucjom, które wspierają tę jednostkę w pracy nad rozwojem języka kaszubskiego. Zapraszamy na kolejną edycję konkursu już w 2026 roku. Dziękuję. Nie może, że pani się żadna rodzica nie wiedzę, jak to to jest. To raz jest to dużo do wiedzy. Wiem, ful, tak się zazywowali. Kuckie, leta, da. Jak to jest? Kuckie, to jest. Zaczynamy jeszcze na byliśmy zaskoczeni, proszę Państwa, bo dowiedzieliśmy się za 3.18 dzisiaj właśnie, kto wygrał, czytając protokół.
I powiem szczerze, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo no, idziemy w przód z każdą. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, może się tak ustawię. Myślę, że należy bardzo docenić trud jury, no bo to jest zawsze trudne ocenić coś, co jest niezmierzalne. To nie jest skok w dal, to nie jest sprint i tak dalej. Liczą się walory artystyczne, a to zawsze jest trudne. Jury musi się wznieść na wyżyny swojej wrażliwości, obiektywizmu i za to bardzo, bardzo dziękujemy za tą ciężką pracę. Dziękuję serdecznie. Także pizza to nie jest. Płyckę, leta, hop, hop, hop. Łysmę. Może nie. W imieniu familii Jana Trębczaka chcę je bardzo serdeczną pogratulować wszystkim Dubliwcom. Bezstarzenima, miałam przyjemność z patrona tej imprezy, że nocą są nowe inicjatywy, że cały czas wireje ta inicjatywa w Muzeum Włócanka nas tym dyrektorowi, że rodzą są nowe teksty, no, zanima będą piękne, wiele melodie, bo to było to, co Starkowi jedno leżało na sercu, żeby ta kaszelista nie stała w lewo, żeby jedno szło w przód. Za to ona mała. Zapraszam do wspólnego zdjęcia dyrektora. Świętujmy razem z laureatami. Dziękuję serdecznie.